biologiczna. Może o niej aż tak często nie myślimy. O tej kruchości biologicznej myślimy wtedy przede wszystkim, kiedy ona nas dotyka. Ale o wiele bliższą i jakby bardziej dotkliwą jest nasza kruchość emocjonalna. Kruchość psychiczna. I tej kruchości psychicznej, tej kruchości emocjonalnej my dotykamy niemalże w każdej chwili, na co dzień. I te negatywne uczucia, odczucia, które nam towarzyszą właśnie nieustannie, zwłaszcza uczucia negatywne, one pokazują właśnie kruchość psychiczną, kruchość emocjonalną. To, że się tak często denerwujemy, złościmy. To, że są w nas właśnie te emocje, których się wstydzimy. Lęk, potrzeby ciepła, potrzeby życzliwości. To, że sobie nie radzimy z naszą zazdrością, z naszymi chorymi ambicjami. To jest właśnie ta kruchość emocjonalna. I wystarczy, że ktoś po prostu w tramwaju nadepnie ci na odgniotek. Przypadkowo, na ulicy. Zwłaszcza, kiedy jedziemy do pracy bez śniadania. Wszystko w nas się burzy. Dwa przykre słowa wystarczą, żeby poruszyć całego człowieka. Dwa przykre słowa wystarczą, że ktoś się do ciebie odezwie nie tak jak trzeba, nie tak jak sobie ty wyobrażasz. I wszystko się burzy. To jest ta kruchość emocjonalna. I zauważmy, jak ta kruchość emocjonalna jest przez nas maskowana. My się nie przyznajemy do tej kruchości. My udajemy ludzi twardych, mocnych. Czasami się to zdarza, kiedy ktoś nas dotknie i zauważył, że dotknął, co obraziłem cię, dotknąłem cię, ale skąd? I maska człowieka twardego. Ależ skąd? Zgodzić się na własną kruchość emocjonalną. Zgodzić się na to, że bardzo wiele rzeczy nas dotyka, bardzo wiele rzeczy nas boli. Że z bardzo wielu emocjami sobie nie radzimy. Nie wiemy, co z nimi zrobić. I zgodzić się na swoje życie, to zgodzić się na ten świat emocji. Właśnie zgodzić się na to, że wiele rzeczy nas dotyka, że wiele rzeczy nas boli. Oczywiście zgodzić się, zaakceptować naszą kruchość emocjonalną, to nie znaczy nic nie robić. To nie znaczy nie leczyć naszego świata emocjonalnego. My nie możemy powiedzieć, no jestem kruchy emocjonalnie, mam granice emocjonalne i proszę nie wchodzić na mój teren. Wiktor Frankl w jednej ze swoich książek opowiada taką sytuację realną. Było to w Anglii. Długa kolejka do jakiegoś biura. Jeden policjant pilnuje tej kolejki, przychodzi jakaś znerwicowana, histeryczna osoba i mówi do policjanta w ten sposób. Proszę mnie puścić bez kolejki, bo ja panu zaraz tutaj zemdleję. A ten policjant, taki zdrowy, trzeźwy chłop, mówi, pani mnie zemdleje, pani sobie zemdleje. Otóż, moi drodzy, my nie możemy naszą kruchością terroryzować innych. Proszę to zrobić, bo ja się rozpłaczę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę mi ustąpić, bo ja się zezłoszczę. Proszę bardzo. I właśnie niezgoda na swoją kruchość emocjonalną sprawia, że my terroryzujemy swoim stanem wszystkich wokół siebie. Terroryzujemy. Nie uwzględniamy kruchości, ale manipulujemy innymi, odwołując się właśnie do tej kruchości. I kiedy terroryzujemy innych własną kruchością emocjonalną, to krzywdzimy innych. Zauważmy jedno z takich uczuć najbardziej bolesnych. To jest reakcja bardzo bolesna, kiedy obrażamy się na drugiego człowieka.
Dziecko jest nieposłuszne. Dziecko jest nieposłuszne i matka się obraża, zamyka się. To jest ciężka kara. Ciężka kara. Obrazić się. Dotknąłeś moich granic emocjonalnych, właśnie mojej kruchości i ja się zamykam. To znaczy, czuj się winny temu, że ja czuję się źle, że mnie jest źle. Ty jesteś winny temu, że mnie jest źle. To jest to przerzucenie tej kruchości emocjonalnej na innych. I zgodzić się na swoje życie, to wziąć odpowiedzialność za swoją kruchość emocjonalną, za swoją granicę emocjonalną. Co robić, kiedy ludzie przekraczają nasze granice emocjonalne? Co robić? Najpierw trzeba zauważyć, jakie są te granice, bo te granice trzeba poszerzać. I kiedy trzyletnie dziecko, prawda, narusza granice emocjonalne matki, to matka się powinna leczyć. Powinna się leczyć. Kiedy, to jest tylko przykład, oczywiście to dotyczy każdego zawodu. Kiedy w szkole, prawda, dzieci naruszają nieustannie granice emocjonalne nauczyciela czy nauczycielki, to się powinien leczyć. One mają prawo. Dziecko trzyletnie ma prawo naruszać granice emocjonalne człowieka. I zaakceptować, poznać, zaakceptować granice emocjonalne, to znaczy poszerzać te granice, wzmacniać je. Ale oczywiście nawet największe próby wzmacniania naszych granic emocjonalnych nie sprawią, że będziemy mocni bez granic. Zawsze będą jakieś granice. I kolejna kruchość, równie bolesna, czy może jeszcze bardziej bolesna, to kruchość moralna. Nasza kruchość moralna. Codziennie mówimy, spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem i codziennie jest to prawdą. Kruchość moralna, skłonność do grzechu, niewierność człowieka, skłonność do niewierności. Zgodzić się na swoją słabość moralną. Uznać siebie jako grzesznika, którego Bóg nieustannie zbawia. Uznać, że w naszym życiu, uznać, że w Twoim życiu każdy grzech jest możliwy. A jeżeli pewnych grzechów, moi drodzy, nie popełniamy, to często dlatego, że nie mamy okazji. Często dlatego, że Bóg nas chroni, nie dając nam okazji. Zgodzić się na swoje życie, to zgodzić się na kruchość moralną. I właśnie ta zgoda na kruchość moralną, ona wzmacnia nas moralnie. To, co nas moralnie często rozkłada, to jest właśnie bunt przeciwko naszej słabości. I pierwszym momentem nawrócenia jest przyznanie się do grzechu. Przyznanie się, uznanie swoich granic moralnych, uznanie swojej słabości. I w każdych granicach, w każdym dotykaniu tych granic jedyną obroną człowieka jest Bóg, ale w sposób szczególny właśnie w dziedzinie moralnej. Dotykanie granic moralnych pokazuje nam potrzebę zbawienia. Potrzebę zbawienia. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Wszyscy podobnie zginiecie. Jezus mówi, nie przyszedłem do zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają. I dotknięcie naszych granic moralnych sprawia, że przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela staje się czymś naturalnym, czymś niemal oczywistym. Czymś oczywistym. Jeżeli ktoś się czuje doskonały, święty, Bóg mu jest niepotrzebny, Zbawiciel jest mu niepotrzebny, sam sobie radzi ze swoim życiem.
wyciszenia na czas modlitwy. Odwołajmy się do historii naszego życia i próbujmy zobaczyć budowanie twierdzy w naszym życiu. Jakie twierdze próbowaliśmy, czy próbujemy budować? To są rzeczy bardzo proste, takie coś, na czym chcemy oprzeć nasze życie. Wiedza, studia, pieniądze, właśnie rodzina, wspólnota zakonna. Taka twierdza, żeby zabezpieczyć swoje życie, że jeżeli to będę miał, to w życiu będę czuł się bezpieczny. Jakie są to twierdze? I spróbujmy zobaczyć to budowanie tych twierdz, te kamienie, które kładziemy jeden po drugim. Być może te twierdze nam się jeszcze nie zawaliły, być może niektórym się już zawaliły. Ale nawet jeżeli komuś się twierdze nie zawaliły, cała twierdza się nie zawaliła i nie przygniotła go jeszcze, to można zauważać, że pojedyncze kamienie tej twierdzy odlatują. Te wielkie twierdze nie walą się zwykle w jednym momencie, ale rozkładają się powoli, powoli. I spróbujmy zobaczyć właśnie kruchość tych twierdz. I to widać, kiedy człowiek osiągnie wielki sukces, jakikolwiek sukces, zawodowy, pieniężny, nie wiem, towarzyski sukces i nagle ogarnia go wielkie znudzenie życiowe. Nikt mu niczego nie odebrał, ale sam jest znudzony. To jest ta zawalona twierdza. Że życia ludzkiego człowiek sam sobie nie może zbudować. Życia ludzkiego człowiek sam sobie nie może zbudować. I jest rzeczą ważną, żebyśmy sami zrezygnowali z budowania tych twierdz. W wolności. Żeby nie trzeba było jakby odbierać nam tych twierdz siłą. I człowiek może zrezygnować z opierania się wyłącznie na czymś, co sam buduje. Człowiek może w wolności uznać, że Bóg jest jego twierdzą. Oczywiście tutaj nie podważamy potrzeby, nie wiem, robienia kariery, pieniędzy, studiów, rodziny, życia zakonnego. To są wszystko rzeczy ważne i dobre, ale nie mogą służyć jedynie zabezpieczeniu życia na ziemi. To są rzeczy ważne, dobre, potrzebne, ale nie mogą być wykorzystane dla zabezpieczenia życia na ziemi. Co chciałbyś Panu Bogu powiedzieć właśnie o Twoim poczuciu bezpieczeństwa? Na czym opierasz Twoje bezpieczeństwo? Czy się czujesz bezpieczny? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli się nie czujesz bezpiecznie, to jakaś twierdza ci się zawaliła. Na czym opierasz Twoje bezpieczeństwo na ziemi? Czujesz się bezpiecznie? Nie czujesz się bezpiecznie? Kiedy się czujesz niebezpiecznie? Kiedy źle o Tobie mówią? Kiedy Ci coś zabierają? Kiedy się czujesz niebezpiecznie? Kiedy czujesz źle? Drugie ćwiczenie. Nasze granice emocjonalne. Zauważmy te granice emocjonalne. Uczucia negatywne. Kiedy, jakie towarzyszą nam uczucia negatywne? Jak bardzo jesteśmy poruszeni właśnie w tych uczuciach negatywnych? Co nas boli? Jakie ludzkie reakcje? I zauważmy, kto przekracza nasze granice. I chcielibyśmy pytać się w szczerości, czy te granice emocjonalne są szerokie, czy są może bardzo ciasne. Mało trzeba, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. Czy nie bywamy doprowadzeni czasami właśnie do takich krańcowych stanów? I zauważmy, jak my możemy przekraczać granice emocjonalne innych. Jeżeli ktoś nie czuje swoich granic, będzie przekraczał granice emocjonalne innych. I wreszcie granice moralne. Zobaczmy nasze słabości. Te, które nam się zdarzają niemalże codziennie. Codziennie postanawiamy
i codziennie upadały. Takie odruchy trwałych słabości, może nawet jakieś nałogi. I zauważmy, że dobrą wolą nie możemy się zbawić. Tyle razy postanawialiśmy. I to nie pomogło, że dobrą wolą nie możemy się zbawić. Dlaczego? Dobra wola jest tylko naszą wolą. Dobra wola jest, jak mówi ksiądz Tischner, słaba i ślepa. Dobrą wolą nie można się zbawić. I dobra wola nie jest twierdzą człowieka. Niektórzy próbują usprawiedliwić wszystko. Ja chciałem dobrze. I można by zapytać, no i co z tego, że chciałeś dobrze? Nie wystarczy chcieć dobrze, żeby było dobrze. Potrzebne jest coś więcej. Właśnie potrzebna jest rzeczywista twierdza. Właśnie odwołanie się do Boga. Powierzenie siebie Bogu. Co chciałbyś Panu Bogu powiedzieć właśnie o swoich granicach emocjonalnych, granicach moralnych? Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 12, wiersz od 9 do 21. Jezus uzdrawia człowieka chorego w szabat i uzdrawia tego człowieka wbrew faryzeuszom. I wówczas faryzeusze odbyli naradę przeciwko Jezusowi i zastanawiali się, w jaki sposób Jezusa zgładzić. I kiedy Jezus dowiedział się o naradzie faryzeuszy, którzy chcieli go zgładzić, oddala się z tego miejsca. I jak pisze ewangelista, wielu poszło za Jezusem. A więc wielu oddaliło się wraz z Jezusem i wszystkich ich uzdrowił. Uzdrowionym Jezus surowo zabrania, aby go nie ujawniali. I w tym kontekście Mateusz dodaje, tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany, w którym mam upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieją pokładać będą. Jezus jest wybranym Boga. Jest umiłowanym synem. Jedynym, najukochańszym. I poprzez niego Bóg Ojciec objawia swoją moc.
Jezus uczestniczy w mocy przedwiecznego. I tutaj zauważamy przedziwny paradoks w zachowaniu się Jezusa. Jezus, jedyny umiłowany Syn Ojca, jest mocny w uzdrawianiu innych, w pomaganiu innym, ale staje się słaby, kiedy faryzeusze naradzają się, aby go zgładzić. Jezus po prostu ucieka. Jezus ustępuje. Jezus zgadza się na to, żeby gniew faryzeuszy rozpalił się przeciwko niemu. Jezus przyjmuje postać słabego człowieka. Dziś ucieka, a jutro pozwoli, żeby go schwytano. Pozwoli, by go osądzono. Pozwoli, aby gniew faryzeuszy zwyciężył. Uzdrawia innych, pomaga innym, ale sam sobie pomóc nie chce. Mając moc dla innych, dla słabych, bezbronnych, ale jakby nie miał tej mocy, czy raczej jakby nie chciał mieć tej mocy, by obronić samego siebie. I słusznie zauważają wrogowie Jezusa, innych wybawia, a sam siebie wybawić nie może, czy raczej sam siebie nie chce wybawić. Uzdrawia innych, ale pragnie, aby to, co czyni, było zakryte, surowo zabrania, aby go nie ujawniano. I zachowanie Jezusa wydaje się uczniom sprzeczne. Z jednej strony widzą moc Boga, a z drugiej strony widzą słabość człowieka. I bracia Jezusa mówią mu: pokaż się światu. Jeżeli przyszedłeś do świata, pokaż swoją moc światu również jako człowiek. I za tym sprzecznym, z pozoru sprzecznym zachowaniem Jezusa stoi proroctwo. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. Otóż trud zgody na nasze życie to także trud zgody na słabość Boga. W cudzysłowie słabość Boga. Bóg okazuje się słaby. Słaby wobec ludzkiej przemocy. Słaby wobec ludzkiego gniewu. Dlaczego Bóg w cudzysłowie jest słaby? Skąd ta słabość Boga? Dlaczego Jezus ucieka? Dlaczego Jezus się nie broni? Dlaczego Jezus nie zwycięża faryzeuszy mocą, z mocą? Otóż słabość Boga polega na wolności człowieka. Bóg nie zniszczy wolności człowieka. Bóg nie zniszczy wolności człowieka. I raczej sam daje się zniszczyć, sam daje się ukrzyżować, ale nie zniszczy wolności człowieka. Zgoda na nasze życie to zgoda na takiego Boga, który nie stosuje przemocy, który nie niszczy ludzkiej wolności. Bóg nie podnosi głosu. Bóg na nikogo nie krzyczy, ale jednocześnie pozwala, żeby na niego krzyczano. Pozwala, żeby go oskarżano. Trzciny nadłamanej nie złamie, ale sam stanie się trzciną i pozwoli złamać swoje życie. Knota tlejącego nie dogasi, ale pozwoli, aby zgaszono jego życie.